Okej, Dawid, w sobotę gramy z Górnikiem Wałbrzych, mecz wyjazdowy. Powiedz, jakie nastroje w drużynie przed tym spotkaniem? Czy nie będę ukrywał, chcemy się jak najszybciej zrehabilitować za tą wpadkę z Błękitnymi. Jedziemy tam tylko i wyłącznie po 3 punkty. Jesteśmy w pełni zmobilizowani i na pewno zostawimy tam zdrowie, zrobimy wszystko, by ten mecz wygrać. Bardzo trudny teren, tylko jeden punkt różnicy pomiędzy naszymi drużynami. Nie będzie to łatwa przeprawa. No z pewnością, teraz jak widzimy też każde spotkanie nie jest łatwe, każdy walczy o każdy punkt. Biorąc pod uwagę to, że Wałbrzych też jest w czubie tabeli, to może tylko zapowiadać fajne spotkanie. Ale no cel jest jeden jak w każdym meczu. Zawsze gramy o 3 punkty i myślę, że w tym meczu zrobimy wszystko, żeby to siedziałeś na ławce rezerwowych. Powiedz, jak tutaj myślisz, powrócisz teraz do składu na to spotkanie? Znaczy, jeśli chodzi o skład, to myślę, że należy zapytać trenera. To, że usiadłem na ławce, też świadczy o tym, że mamy zespół, który ma kadrę bardzo wyrównaną. Dzisiaj zagra ten, jutro zagra kto inny. Także nikt nie może być pewny tego miejsca w składzie. Ja siadłem na ławce, to tylko może mnie zmobilizować. Do jeszcze większego wysiłku, jeszcze większej pracy na treningach. Robiłem wszystko, żeby było jak najlepiej. Tak jak trener postawi, to tak ta jedenastka, czy też ławka będzie żyła i każdy będzie z zespołem, obojętnie czy na ławce, czy na boisku. Każdy chciał ten cel zdobyć, czyli tylko i wyłącznie 3 punkty. Dzięki.